kochani, w kolejnym vlogu. Dzisiaj tak zacznę nieco inaczej, ponieważ będę do Was mówić. Ostatnio było więcej takich rzeczy bardziej wizualnych, czyli więcej pokazywania, mniej mówienia, więcej takich scenek, aniżeli samej treści, więc teraz troszeczkę zmienimy to. I chciałabym Was poprosić o jedną rzecz. Dostałam zapytanie, kiedy będzie Q&A, więc stwierdziłam, że możecie zostawić pytania ewentualnie pod tym filmem i w następnym vlogu, zwykłym vlogu codziennym, ja sobie poodpowiadam na nie, żebyśmy też mieli o czym rozmawiać i żeby było co w tym vlogu tak naprawdę pokazywać, ponieważ myślę, że jak będę Wam codziennie pokazywała takie te same rzeczy, czyli kuchnia, samochód i tego typu rzeczy, to będzie to wszystko dla Was takie nudne i monotonne. A jak będziemy wprowadzać różne treści, cały czas jakieś inne, to będzie jakaś taka różnorodność. Jest teraz dzień... sobota? Chyba sobota. Tak. Sobota. Zaraz wychodzę, jadę do mojej koleżanki. Jedziemy się spotkać na kawę. Przyjaciółki w zasadzie, takiej mojej bliskiej, bliskiej od serca. Przyjeżdżę na majówkę, bo teraz właśnie majówka, więc będzie okazja, żeby się spotkać. No i weekend majowy, zaczynamy. Ja większych planów nie mam. Pewne plany były, ale troszeczkę się pozmieniało. Zobaczymy tak naprawdę, co wyjdzie. Dzisiaj pogoda piękna, słońce świeci, ale jest zimno. Ale jak przy słońcu, to wiadomo, że jest na plus, ponieważ energia sprzyja. Ja zawsze się ładuję promieniami słonecznymi, więc dla mnie to jest wystarczające. Nie musi być, nie wiadomo, jak gorąco, już jak jest słońce, to już mi wystarcza. No i tak. Dzisiaj marynarski styl, czyli koszula czarno-biała, niebiesko-biała, dżinsy, nic nie widać, przepraszam, muszę zadbać tutaj o jakiś punkt, o, dżinsy, w końcu udało mi się dawać takie dżinsy a la boyfriendy, zawsze miałam problem, ponieważ wydawało mi się, że takich spodni nosić nie mogę, jako że nie układały się nigdy na mnie, ale znalazłam jeden taki krój, akurat, który jakoś daje radę. Dobra. No i tak. Taki marynarski styl dzisiaj. Okularki nad morzem. Jak ta lala. I tak. No dobra. Pogadałam. Już nie mam co powiedzieć więcej. Bardzo Wam dziękuję w ogóle, że tak licznie sobie przybywacie na kanał. W ogóle zaglądajcie na kanał DDOB, gdzie jest film, kilka filmów ostatnio tam wrzuciliśmy moich, które są takie scenkowe. Babcia kontra wnuczka, mama kontra córka, różne tematyki i bardzo fajnie to, myślę, wszystko chodzi, fajne wyświetlenia i Wam się podoba z tego, co widzę, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tych odcinków, to zaglądajcie na kanał DDOB, DDOB i tam zachęcam Was do komentowania, piszcie, że jesteście ode mnie. Myślę już nad kolejnymi filmami, jaką tutaj teraz tematykę obrać. Powiem, że właśnie chcę tak rozgraniczyć jakby działalność na tym kanale i na tamtym, żeby tam skupić się tylko i wyłącznie na tych scenkach, a tutaj, żeby był ten bardziej lifestyle i ewentualna rozrywka, ale taka bardziej coś pod styl, w stylu sobowtórów, bo ja się w tym lepiej czuję, po prostu lubię mówić do kamery, prezentować pewne rzeczy, przyjść jako taka prezenterka i myślę, że w tym kierunku bardziej będę podążała dalej, bo widzę, że to się przyjęło na początku i chciałabym do tego wrócić. Nie wiem, która jest godzina, wiem, że mogę być już spóźniona, dlatego kończę i widzimy się niebawem w kolejnym ujęciu. Dobra, buziaki, miłego dnia, wieczoru albo nocy, widzimy się za chwilę. Przepraszam, jestem uzależniona. Od czego? Z soczków owocowych. Wyciskam takie codziennie rano z tego, grejpfruta i pomarańczy. Takie pyszne. Spokojnie, to nie wszystko. Jeszcze drugi czeka. Tak sobie wznoszę sama z sobą toasty. Masakra. To chyba się wyłączam. O, jest jakaś zabiała, jak jakiś wampir. Czasami w ogóle siadam tutaj w oknie i mój sąsiad, nie wiem, czy on nie myśli, że jestem jakaś... Bo tak siedzę, po prostu się patrzę i obserwuję i kontempluję. Nie ukryjesz się przed kamerą nigdy! Czasu nie mam. Jezu. Dzisiaj mi nic nie wychodzi. O,
Może jeszcze to. Co robiłaś? Będziemy gotować mój ulubiony statyw, czyli ręcznik papierowy. Opsa, muszę jakoś tutaj ogarnąć. Tomek! Chodź po syrop! Chodź po syrop! Co? Chodź po syrop! Jesteś głuchy? Nie! Dziadku! No dawaj. Nie, w ogóle nie. No dawaj, nie widać nic w kamerze. A nie posiedzisz tutaj ze mną? Nie. Nie posiedzisz ze mną? Nie. Zmiana statywu. Teraz jest miód. Na tym są jakieś... Co to jest? Śliwki? Tomek zjął do pokoju. Nie chce siedzieć z siostrą. Takie przykre to. I teraz zabieram się za krojenie warzyw. I zaraz wszystko pójdzie się dusić na patelnię. Pora. No i teraz, mając kurczaka, dodajemy cebulę, cukinię i oczywiście paprykę, którą uwielbiam. A cebula to po prostu fanką cebuli. O Jezu, mega. I tak, i to idzie na patelnię, potem do tego dodaję też pomidory krojone z puszki i zostaje samo danie, które jest przepyszne. No i tak. Dobra, zabieram się za krojenie. Cio! Siobra! Gdzie? Ojojoj, nasza kruszyneczka. Już chcesz zejść? Nie, jeszcze nie spać. Jeszcze nie spać. Mocno trzeba nas dać wyrywa. To jest bateryjka do ładowania. Tak, tak. Ładowarka. Chcesz się naładować, ją przytulać, to dobrze naładowany. Już dość, nie? Jak pojedziemy, to będziemy sprawdzić. Kitek! Bierzemy ten. Kitek, a gdzie wy jedziecie? Później po 18. Pozdrawiam i pozdrawiam. Pojechałabym sobie na jakiś ślub. No też mi tak nie chciała. Kto także ogląda milionerów? Ręka w górę! Uwielbiam. Oni grają, a ja jem. Który z wymienionych nie ma własności znieczulających? Hel. Eter, podtlenek azotu, chloroform. No hel, dawaj hel. Doszła do zespołu ratunkowego? Ja mam proszę pytanie do publiczności, bo sądzę, że odpowiedź na nie jest tak banalna, że moja publiczność powinna kochana tutaj poradzić. Nie marnuj kół. Proszę. Mam proszę pytanie do publiczności, zaufam im. Bardzo proszę o głosowanie teraz. 95% głosów dla helu. Trzeba było od razu hel znaczyć. Powiedz a hel. Ostatecznie? Ostatecznie. Proszę bardzo.
Ale światło razi. Kolejny dzień, jest niedziela, piękna pogoda w Kołbrzegu, po prostu jest przepięknie i zaraz zbieramy się do małej, na małą wycieczkę, a ja iście grobowo na czarno. You should never doubt.